Dzień dobry. Aquaman z 2018 roku w reżyserii Jamesa Wana był niezaprzeczalnie finansowym sukcesem i łatwo najlepszym filmem w uniwersum na tamten czas. Historia była momentami głupia, ale niezaprzeczalnie angażująca, a kapitalna robota reżyserska, szczególnie przy scenach akcji, sprawiła, że sam wyczekiwałem sequela. No i ten nadszedł po 5 latach. Chyba nie da się dobitniej pokazać nieumiejętności Warnera w zarządzaniu swoimi markami, jak na przykładzie pierwszego Aquamana. Masz duży hit kasowy i zamiast na jego fali robić sequel, to czekasz na niego tyle czasu. I nawet jeśli uwzględnimy COVID-a, to jest to masakrycznie długa przerwa. Do tego dochodzi ciągłe przekładanie daty premiery spowodowane kolejnymi dokrętkami, bo rzekomo w pokazach testowych film się nie podobał, potem afera z Amber Heard i voilà. 22 grudnia 2023 ponownie w reżyserii Jamesa Wana dostaliśmy Aquaman and the Lost Kingdom, w polskiej wersji Aquaman i Zaginione Królestwo. Arthur dalej jest królem Atlantydy, ożenił się z Merą i ma dziecko. Jednocześnie Black Manta dalej planuje zemstę za śmierć swojego ojca i jest bliski zrealizowania swoich celów, gdy odnajduje czarny trójząb, którego pierwotny właściciel opętuje Mantę. Czekałem. Zwiastun nastawił mnie bardzo pozytywnie, sugerując swoiste przetworzenie pierwszej części, czyli kino przygodowe stawiające na relację dwójki bohaterów. Tym razem jednak zamiast relacji Artura i Mary, która miała charakter romantyczny, mamy Artura i Orma, czyli relację pokłóconego rodzeństwa, gdzie każdy musi pokazać, że ma większego trójzęba. A jak to wyszło w rzeczywistości? Druga część Aquamana okazała się być rozrywką niesamowicie chaotyczną, z masą scen, które prowadziły donikąd i kompletnie nieistniejącymi drogami rozwoju postaci. Ale mimo wszystko rozrywką. No nie da się zaprzeczyć, że mimo tych dokrętek i ogólnie panującego chaosu, ciągle czuć w tym wszystkim tą reżyserską rękę Jamesa Wana i są ujęcia czy plany wyglądające naprawdę spoko. Aktorzy też starają się ciągnąć ten film, choć różnie z tym bywa, ale jest jakaś uciecha w Patricku Wilsonie, który stara się w każdej scenie być absolutnie poważnym w kontraście do lekko bezmyślnego Artura. W ogóle Orm w wykonaniu właśnie Wilsona to mój ulubiony występ. Łatwo sprzedaje nam to, że od samego początku nie był wcieleniem zła, tylko zagubionym mężczyzną, który został oszukany przez własne otoczenie. Co też świetnie pokazuje scena, gdzie w końcu ma okazję szczerze porozmawiać z Arturem i wychodzi na to, że to jedyne, czego potrzebowali. Dużo większy problem natomiast jest właśnie z drugim bratem. Autentycznie miałem wrażenie, że ta postać nie tylko nie przechodzi tutaj drogi, chociaż w teorii ma on poczęty wątek, że zaczyna wątpić w to, czy powinien być królem. Nie, moi drodzy. Aquaman jest czasami irytujący. Szczególnie to widać właśnie przy relacji z Ormem, gdzie Jason Momoa rzuca żarcikami polegającymi na zapodawaniu różnymi nazwami bez żadnej korelacji z tym, co się dzieje. To jest trochę taki humor Adama Sandlera, który prezentował w swoich bardziej nieudanych komediach. Bo na przykład Aquaman tak po prostu nazywa Orma Mugolem, czy czymś takim, co nie tylko nie jest śmieszne, ale też nie ma za bardzo sensu. W sensie postać Patricka Wilsona nie miała kontaktu z popkulturą, więc ona nawet nie potrafi zrozumieć tego, co Arthur mówi. I jest też moment, który mnie osobiście do pewnego stopnia rozbawił, ale jednocześnie wiedziałem, że wraz z tym rozbawieniem straciłem trochę na godności. Aquaman w ramach wkręcenia Orma odnośnie rozkoszy kulinarnych mieszkańców powierzchni daje mu do skosztowania karalucha. Tak samo ta relacja rodzinna Aquamana w ogóle nie działa. Jedną z niewielu scen z jego dzieckiem jest moment, gdy je przewija i maluszek zaczyna mu sikać do mordy. Kupa śmiechu, moi drodzy. Aby tą komedię doprawić, to gdy Arthur unika dalszego promienia moczu, to Mera kieruje strumień z powrotem na niego. To już bardziej pasuje do samej Amber Heard niż do postaci Mery. A ona z kolei to cholernie ciężki przypadek. Studio sprawia wrażenie, że jednocześnie chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. W teorii wyautowują ją z produkcji, by potem regularnie powracała, bardziej podchodząc już pod Deus Ex Machinę, która nagle pojawia się i ratuje sytuację. I jest to bardzo dziwne, bo jest tam scena, w której spokojnie można by było Merę uśmiercić i się nią dłużej nie przejmować, jednocześnie dodając większą motywację Arturowi. A to nie jest tak, że Amber Heard jest genialną aktorką.
Zresztą, o ile wierzyć plotkom, już kiedyś studio chciało się jej pozbyć, ale przeszkodził w tym jej wielki simp, czyli Elon Musk. Będę szczery, jest to absurdalne, ale biorąc pod uwagę wszystkie działania Muska, to nie aż tak. Po prostu szkoda, że jej nie zrecastowano. Jednocześnie wycięcie Mary sprawiło, że część wątków na tym cierpi. Jest na przykład konflikt Artura z Radą Domów, czy jakoś tak, który po prostu nie doczekuje się konkluzji. A mam dziwne wrażenie, że właśnie tam Mera mogła mieć większy udział. Tak samo Dolph Lundgren mówił, że jego rola w filmie została znacząco ograniczona po dokrętkach, wspominając o wątku ojca i córki, czyli jego postaci i Mary. A co jak co, ale w swoim wieku i przy takiej karierze może spokojnie mówić wprost, jak wygląda sytuacja. Podobnie niepotrzebna wydaje się być filmowi Atlana. Za to zaskakująco dużo miejsca ma Randall Park, który gra tutaj doktora Stevena Sheena, pracującego dla Black Manty. Jest to postać, która chciała po prostu zobaczyć Atlantydę na własne oczy, a zostaje wplątany w intrygę antagonisty. Zaskakująco przechodzi on wiarygodną drogę i się zmienia. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Black Mancie, który, kurczę, ma naprawdę dobrą motywację już od pierwszej części, kiedy to Aquaman de facto całkiem bezdusznie skazuje jego ojca na śmierć i zamiast iść w tym kierunku, po prostu spłycają to do tego, że w ramach zemsty daje się opętać złemu bytowi. Film ma też zaskakującą ilość ekspozycji, tak dużą, że aż nie mogłem uwierzyć w to, że to nie jest amatorski projekt. Pal licho, jak są wstawki mocno fantasy, bo ma to wtedy vibe Władcy Pierścieni i da się oglądać. Ale jak po prostu mamy doktora Sheena, który nam tłumaczy różne rzeczy, to sprawia to wrażenie, jakby twórcy nie potrafili przedstawić fabuły w inny sposób, żeby widz ją zrozumiał. Jeśli chodzi o stronę wizualną i efekty, to dalej te sceny w wodzie wyglądają naprawdę ładnie. Zamiast w jakikolwiek sposób naśladować rzeczywistość i ograniczać widoczność, woda jest jasno-błękitna, pozwalając widzom w pełni zachwycać się otoczeniem. Różne obiekty, lokacje, kostiumy wyglądają naprawdę fantastycznie i czuć po prostu przyłożenie się do pracy nad tymi elementami. Jeśli chodzi o efekty komputerowe, to te również wyglądają przez większość czasu ok, aczkolwiek są też momenty, gdzie wygląda to tragicznie. Tutaj głównie patrzę na robotyczne ośmiornice, czy jak je tam nazwać, które w ruchu czasami wyglądają naprawdę słabo. I też w jednej scenie wydaje mi się, jakby nagle straciły klatki na sekundę i zaczęły przycinać. Sceny akcji cierpią z powodu często nadmiernej ilości cięć, ale i tak ogląda się je lepiej niż w bardzo dużej liczbie produkcji superbohaterskich. Też miałem wrażenie, że w wielu miejscach akcja gna niepotrzebnie. Postacie bardzo chaotycznie skaczą od lokacji do lokacji, kiedy w pierwszej części cały motyw podróży był dużo lepiej i spokojniej zaplanowany. Tak samo mamy mega dramatyczną scenę śmierci pewnej postaci i aktorzy włączają tam taki overacting i każdy płacze i wrzeszczy w innym kierunku, że wygląda to wręcz komicznie, a nie dramatycznie jak powinno. Nie wspomnę nawet, że ta scena nie jest niczym podbudowana, wzięła się po prostu znikąd. No po prostu czuć w tym wszystkim to, że James Wan nakręcił bardzo dobry film, a potem go zaszlachtowano. Więc jakbym miał jakoś ocenić drugiego Aquamana, to byłoby to lekko pozytywne mech. Można obejrzeć. Już go nie ma w kinach, dosłownie załapałem się na ostatnie seanse, a i tak przejażdżkę bym wam szczerze mówiąc odradzał, ale na streamingach ujdzie. Aquaman i Zaginione Królestwo jest jednocześnie ostatnim filmem DCEU, projektu, który poza paroma filmami był od samego początku źle zarządzany i miał kiepsko dobranych twórców do prowadzenia uniwersum. Jasne, pierwszy Aquaman czy drugi Suicide Squad były świetne, ale to były wyjątki. Liczę na to, że James Gunn stworzy solidne uniwersum kinowe. Z taką myślą czekamy na 2025. Hej!